welcome to. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around and then I remember. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Na samym początku chciałabym Was przeprosić za moją przerwę, ale tak jak informowałam na Instagramie, niestety na wyjeździe dopadła mnie alergia. Pewnie jeszcze słyszycie jak mówię, ale na szczęście już jest coraz lepiej. Miałam dosłownie 2 tygodnie wycięte z życia i tylko jednego dnia w niedzielę czułam się dobrze, zaczęłam na Was nagrywać przegląd szafy, ale niestety mój stan zdrowia nie pozwolił na jego dokończenie. Mam nagraną większość materiału, więc jeszcze w tym tygodniu na pewno przegląd szafy się na kanale pojawi, najdalej na początku przyszłego, bo jeszcze nie mam stworzonego takiego, wiecie, dokładnego harmonogramu publikacji, bo powolutku wracam do regularnych filmów. W tym tygodniu też będzie trochę więcej materiałów na kanale, ponieważ chciałabym Wam nagrodzić trochę tą ciszę, ale od razu zaznaczam, że ten film, jak widzicie, w poniedziałek, ja go też nagrywam w poniedziałek i jutro we wtorek planuję nagrywać vloga, więc będzie kolejny film w środę, a potem zobaczymy, jak to wszystko się poukłada. W związku osób z niepełnosprawnością są kontrowersyjne. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach już coraz mniej, chociaż nadal potrafią budzić zaskoczenie. Mam też wrażenie, że zmieniło się podejście i zazwyczaj związki są traktowane normalnie i osoby, które przedstawiają swoje związki w mediach społecznościowych, czy właśnie w życiu codziennym, raczej spotykają się z pozytywnym odbiorem. Ale czy tak było zawsze? Nie, niestety nie. Ja tutaj mogę to powiedzieć jako osoba, która wychowywała się w małym mieście, ponieważ w tej chwili Reda ma około 26 tysięcy mieszkańców, chociaż szacuje się, że na terenie Redy mieszka około 30 tysięcy, ponieważ jest wiele nowych osiedli, na których już nie ma obowiązku meldunkowego, więc też te dane nie muszą być takie dokładne. Natomiast kiedy ja chodziłam do gimnazjum, do liceum, czyli kiedy zaczynałam randkować, to w mieście było mniej więcej chyba 18-20 tysięcy mieszkańców, jeżeli dobrze pamiętam. Jeżeli tutaj jest ktoś zaleta, to oczywiście może mnie poprawić, bo dokładnie nie kojarzę liczb, ale tak mi się wydaje, że coś koło 20 tysięcy. Więc była to mała społeczność, która zazwyczaj w większości się znała i też, bo niestety panowały dość ciekawe przekonania na temat osób z niepełnosprawnościami, więc pewnie moja perspektywa będzie troszeczkę inna niż osoby, które wychowywały się w dużych miastach, czy chociażby w Warszawie, Krakowie, bądź innych właśnie tych większych miastach. Ja niestety spotkałam się bardzo często właśnie na etapie gimnazjum i liceum z myśleniem, że nie będę miała chłopaka, że dlaczego ja w ogóle uważam, że założę rodzinę, przecież to nie ma opcji na to, nikt się mną nie zainteresuje, że ja pewnie będę miała samych kolegów i przecież nikomu się nie spodobam. Tak potrafiłam słyszeć takie komentarze, ale wszystko się oczywiście zaczęło zmieniać, kiedy zaczęłam studiować, bo studiowałam w Gdańsku i też z racji tego, że studiowałam kierunek taki, a nie inny, czyli prawo, spotkałam zupełnie inne środowisko osób i też już właśnie w tym środowisku związki osób z niepełnosprawnością, wykształcenie osób z niepełnosprawnością, praca osób z niepełnosprawnością była raczej na porządku dziennym i nie budziła jakiegoś wielkiego podziwu czy zaskoczenia, więc myślę, że to też właśnie kwestia społeczności i kwestia tego, gdzie po prostu w danym miejscu się wychowaliśmy. Na szczęście wszystko zaczęło się zmieniać i postrzeganie osób z niepełnosprawnościami w kwestiach romantycznych i związkowych oraz seksualnych się zmieniło dzięki bardzo dużej pracy wielu osób. Tutaj oczywiście bardzo duże znaczenie ma przede wszystkim akcja Seksom. Myślę, że jest ona bardzo uzmysławiająca i pokazująca, że osoby z niepełnosprawnościami mają swoje potrzeby, mają swoje pragnienia, mają swoje też odczucia, wiecie, podobają mi się dane osoby, a nie inne, co je pociąga, co je kręci i myślę, że to jest właśnie bardzo, bardzo ważna inicjatywa. Myślę, że też bardzo ważną rolę w całym tym procesie akceptacji związków i opatrzenia się ze związkami osób z niepełnosprawnością miał wpływ Instagram. Ja sama widzę ogromną różnicę, jeżeli chodzi o postrzeganie osób z niepełnosprawnościami w kwestiach związkowych, romantycznych, seksualnych. Słuchajcie, kiedy zaczynałam swoją działalność w sieci, to był rok 2014 na YouTubie i przełom 2014-2015 na Instagramie, to jeszcze wtedy bardzo często postrzegały się osoby, które pokazywały swoje związki, właśnie osoby z niepełnosprawnościami, które pokazywały swoje związki jako te, które się chwalą, jako te, które coś udają, bo przecież osoba
zdrowa nie może się zainteresować osobą niepełnosprawną, tutaj na pewno ktoś kogoś wykorzystuje, tutaj ktoś kogoś okłamuje i tak dalej. Tak samo pamiętam jak na jakimś filmie i tam jakoś na samym początku, to był 2015-16 rok, powiedziałam, że byłam w toksycznej relacji, to co się wydarzyło, przeszło moje wszelkie oczekiwania. Znalazła się ogromna, ale to ogromna grupa ludzi, która zaczęła mnie wyśmiewać, z tym mówiąc, że przecież nikt by się mną nie zainteresował, przecież jak to możliwe, na pewno kłamie, na pewno nigdy na oczy faceta nie widziała, na pewno nigdy nie byłam na żadnej randce, dlaczego ja wymyślam, że ja chcę się tylko wybić, a ja po prostu opowiadam o swoich doświadczeniach. I wtedy mnie to tak bardzo zaskoczyło i niestety trochę sprawiło przykrości, że dalej takie myślenie funkcjonuje i dalej trzeba pokazywać, że nie jest się, wiecie, meduzą, że ma się swoje życie, że ma się swoje relacje i to było bardzo, bardzo takie niekomfortowe i bardzo takie, nawet nie wiem jak to nazwać, słuchajcie, to było dziwne, zaskakujące w bardzo nieprzyjemny sposób. Ale myślę, że właśnie to, że na Instagramie teraz jest bardzo dużo osób, które pokazują swoje związki. Wojtek Legata z Life on Wheelchair, Sylwia Błak ze swoim partnerem, Renata Orłowska, czyli Zaniczka, oczywiście Anioł na resorach z mężem Bartkiem, czy jeszcze, Pudel i ja razem ze Sławkiem. I tak mogłabym, wiecie, wymieniać i wymieniać. Oczywiście jest też sporo osób, które gdzieś tam swoich związków nie pokazuje, a jako osoby z niepełnosprawnościami są w związku. Oczywiście są osoby, które są singlami i też tego nie ukrywają, więc myślę, że to jest bardzo fajne, że osoby z niepełnosprawnościami wyszły, zaczęły pokazywać swoje związki, mówić o tym, czego potrzebują, o tym, że mają takie samo normalne życie i to, że nie wiem, nie mogą chodzić, nie oznacza, że nie mogą być w szczęśliwym związku, w szczęśliwym małżeństwie, w szczęśliwej relacji czy związku partnerskim. I tak samo osoby z niepełnosprawnościami, słuchajcie, mogą być też innej orientacji, chociaż wydaje mi się, że na to jeszcze nawet Instagram chyba do końca nie jest gotowy, ale bardzo się cieszę, że właśnie tak duży przełom zrobiło pokazywanie takiej codzienności, pokazywanie relacji. Dlatego właśnie to, co było chyba najgorsze w moim ostatnim związku, to było to, że nie mogłam go pokazywać. I nie chodziło mi tutaj o pokazywanie dla samego chwalenia się, dla samego zbierania blichtru, tak to nazwijmy, tylko chodziło mi o to, żeby właśnie przyłączyć się do akcji i pokazywać, żeby to się opatrzało i żeby to było, wiecie, taką codziennością, żeby to nikogo nie dziwiło, nie szokowało. Ogromny też wpływ, myślę, miały ostatnie produkcje telewizyjne na TTV, czyli oczywiście Down the Road, które wydaje mi się, że wśród ogromnej ilości Polaków zmieniło postrzeganie osób z zespołem Downa i pokazało, że też osoby z zespołem Downa okej, są dużo bardziej kochliwe, dużo szybciej zmieniają zdanie, ale też mają w sobie poczucie miłości, poczucie właśnie posiadania drugiej połówki i też potrafią być w szczęśliwych, udanych związkach, tak jak potrafią to osoby pełnosprawne, ale czasami nie wychodzi im z tymi związkami, tak samo jak osobom pełnosprawnym. I to jest, myślę, bardzo cenne. Kolejnym programem, który myślę był bardzo ważny, jest projekt Capit, który pokazał, że osoby właśnie z niepełnosprawnością intelektualną nie mają problem z tym, żeby randkować, mają problem z tym, żeby znaleźć drugą połówkę i jakie jest w nich ogromne pragnienie miłości i bliskości. Dlatego bardzo się cieszę, że te programy powstały, chociaż tutaj mam lekką obawę i jedną uwagę do tego programu, ponieważ boję się troszeczkę, że projekt Capit będzie utwierdzał coś, co widzę wśród osób pełnosprawnych, które często komentują różne treści, czy u mnie, czy na innych profilach i boję się, że właśnie taki szkodliwy pogląd może niechcący zupełnie utwierdzać. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że w projekcie Capit, zobaczcie, osoby były dobierane według swojej niepełnosprawności, czyli osoba z zespołem Tourette'a została wysłana na randkę z osobą z zespołem Tourette'a. Osoba z zespołem Downa była wysłana na randkę z osobą z zespołem Downa. Osoba z autyzmem została wysłana na randkę z osobą z autyzmem. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. I oprócz tego, że było to dobieranie według choroby, co jest
bardzo ciekawe. I ja wiem, skąd to się bierze, bo wiem też, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności osoby z zespołem Downa, najbardziej swobodnie czują się pośród osób, jak oni to mówią, takich jak one. Czyli najczęściej, najszybciej nawiązują relacje z osobami z zespołem Downa. Ale czy to jest takie oczywiste? Wydaje mi się, że fajnym eksperymentem byłoby wysłanie takich osób na dwie randki. Jedną z osobą z zespołem Downa na przykład, a drugą na przykład z osobą na wózku, bądź też z osobą pełnosprawną. Myślę, że to pokazałoby fajną, ciekawą perspektywę. I właśnie o tym stereotypie i o takim wtłaczaniu w dziwne ramy, które nawet mnie spotyka raz na jakiś czas na Instagramie, chciałabym z wami porozmawiać, bo to mnie niesamowicie wkurza. A co mnie takiego wkurza? Już wam tłumaczę. Chodzi mi o to, że jak jeszcze właśnie na początku mojej działalności osoby nie dowierzały, że o, mogę być w związku, o, mogę mieć chłopaka, o, w ogóle ja nie wiem, jak z mężczyznami rozmawiać, co jest oczywiście absurdem, ale to już pomijmy, to zauważyłam teraz, że osoby bardzo mi kibicują na mediach społecznościowych, że jak wrzuciłam film o speed datingu, wywołał on zaciekawienie. Dużo osób mi kibicowało, za co chciałabym wam bardzo serdecznie z tego miejsca podziękować. Ale wiecie co, zauważyłam na Instagramie w szczególności, że zaczęło się nagminne spytanie Magdy. I to konkretne spytanie Magdy. Co mam na myśli? W momencie, kiedy wstawię jakieś zdjęcie, jakakolwiek osoba z niepełnosprawnością na wózku, jako mężczyzna, skomentuje mi to zdjęcie. Czy jest to mężczyzna z moją chorobą? Czy to jest Sławek, który cierpi na zupełnie inną dolegliwość, którego poznaliście w filmie z koncertu Sanach? Ale mimo wszystko również porusza się na wózku, to od razu pojawiają się komentarze pod tym komentarzem. O Sławku, o XY, może zaprosisz Magdę na randkę? O, bylibyście fajną parą. I wiecie co, ja nie patrzę na to, jak z kimś się umawiam, czy jest to osoba pełnosprawna, czy nie. Umawiam się na randki z osobami pełnosprawnymi, umawiam się na randki z osobami niepełnosprawnymi. Nigdy nie robiłam tutaj żadnego rozgraniczenia. Dlatego takie usilne wciskanie mnie w te relacje bardzo mnie irytuje, bo widzę, że nadal funkcjonuje taki pogląd, okej, możesz być w związku, tylko nie zabieraj nam zdrowych facetów, weź sobie jakiegoś chorego, bo on pewnie najlepiej ciebie zrozumie. To niestety nadal jest troszeczkę krzywdzące i dyskryminujące. Nie będę próbować, to jest bardzo wkurzające, bo oczywiście, jeżeli jakiś pełnosprawny mężczyzna skomentuje mi zdjęcie, nie pojawiają się takie komentarze, nie pojawiają się takie propozycje. Dlatego właśnie chciałam z wami o tym porozmawiać, że takie zachowanie nie jest okej. I ja wiem, że może ono wynikać właśnie z takiego postrzegania, że o, osoby z niepełnosprawnościami najlepiej się rozumieją, bo znają to, jak ciężko być osobą chorą w tym kraju. I to jest super, fajnie, że kibicujecie, tylko róbcie to proszę mądrze i róbcie to z głową i nie wbijajcie kogoś w konkretne, sztywne ramy, bo tak jak mówiłam, dla mnie nie ma znaczenia, czy osoba jest pełnosprawna, czy niepełnosprawna. Ja zawsze patrzę na osobowość, na charakter, czy jesteśmy kompatybilni pod tym względem. Ja jestem raczej osobą ekstrawertyczną, uwielbiam właśnie duże eventy, uwielbiam wyjścia z domu, uwielbiam różnego rodzaju przygody, imprezy i wiem już z doświadczenia i z kilku nieudanych randek, że nie dogadam się z osobami, które są introwertyczne, które są świetne jako moi znajomi. Mam masę kolegów, koleżanek, kumpli, znajomych i przyjaciół, którzy są introwertykami i dogaduję się z nimi świetnie. Tylko wiem też, że nie mogłabym być w związku z introwertykiem i nie potrafiłabym spędzać 3/4 czasu w domu, bo ja tego czasu w domu, o ile nie jestem chora, nie spędzam. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. I ja patrzę właśnie na takie cechy, żeby to była osoba, która jest zaradna życiowo, która ma ambicje, która ma cele. I nie muszą być to cele w stylu bycie dyrektorem, sędzią i tak dalej, tylko chodzi mi o to, że kurczę, chciałbym awansować w swojej pracy, chciałbym więcej zarabiać, chciałbym się czegoś nowego nauczyć, chciałbym zobaczyć ten nowy kraj, poznać tą nową kulturę. Wiecie, chodzi mi o takie ambicje, żeby to była osoba, która się rozwija, która właśnie lubi poznawać, która lubi przygody, kontakt z ludźmi, bo wiem, że z taką osobą mogłabym wtedy
właśnie kontynuować swoje dotychczasowe życie i też dołączyć do życia tej osoby właśnie poprzez różnego rodzaju wyjścia. I fajnie by było wychodzić z kimś, a nie zawsze samej. Więc myślę, że to też jest bardzo, bardzo istotne. Oczywiście nadal zdarzają się głupie komentarze i różnego rodzaju teorie spiskowe dziejów. I o tym akurat mówiła Agata na spotkaniu właśnie z Wojtkiem Wells of Welcher. Ponieważ oni również dostają wiadomości, że oczywiście Wojtek dostaje wiadomości, że marnuje życie Agacie, że powinien jej dać wolność, że ona pewnie chce założyć rodzinę, że z nim nie będzie szczęśliwa. Natomiast Agata dostaje wiadomości, że na pewno leci na jakiś hajs, że leci na sławę, że ma jakiś ukryty, niecny cel, że chce Wojtka wykorzystać. I niestety nadal to funkcjonuje. Oczywiście jest to dużo, dużo mniejsza, wiecie, skala tego wszystkiego, bo jak wejdziecie na profile osób z niepełnosprawnościami, które wstawiają jakieś właśnie zdjęcia z partnerem, partnerką, to nadal widzicie, że są bardzo dobre komentarze i tego dziegciu jest bardzo niewiele, ale mimo wszystko nadal takie osoby są, dlatego chciałabym tutaj zaapelować, że pamiętajcie, osoby mogą się dobierać według własnych preferencji. Jeżeli osoba z niepełnosprawnością chce być z osobą z niepełnosprawnością, super, good for him. Jeżeli ktoś chce być z osobą z tą samą chorobą, super. Jeżeli wam to obojgu odpowiada, rewelacja. Jeżeli osoba na wózku, czy osoba niepełnosprawna, z jakąkolwiek niepełnosprawnością, znajdzie sobie pełnosprawnego partnera i obu stronom to pasuje, dlaczego nie? Co ma nam do tego? Tworzą związek, są szczęśliwi i tak naprawdę powinniśmy patrzeć na ludzi właśnie przez pryzmat tego, czy są szczęśliwi, czy zaklikało między nimi, czy jest chemia, a nie przez pryzmat sprawności, nie wiem, koloru skóry, orientacji i tak dalej. Miejcie to proszę na uwadze. A jak wy postrzegacie związki osób z niepełnosprawnościami? Czy uważacie, że są normalne, czy nadal uważacie, że jest to jakiś wybryk natury i na pewno tutaj nie ma szczerej miłości, na pewno tutaj nie ma szczerej relacji i oczywiście która jest strona się poświęca? Dajcie mi proszę znać i na koniec powiem wam coś, co może być lekko brutalne, ale pamiętajcie, że zdrowie nie jest dane na całe życie. Może być sytuacja, że niestety spotka kogoś jakaś choroba, jakiś wypadek i będzie trzeba się zmierzyć właśnie z ciężką sytuacją. Więc też osobom, które nie są przychylne takim związkom, pamiętajcie, że różne rzeczy się dzieją w życiu. Ktoś może wyzdrowieć, ktoś może zacząć chodzić na przykład po wypadku, po intensywnej rehabilitacji, jeżeli nie ma przerwanego rdzenia kręgowego i nagle stać się z osoby niepełnosprawnej pełnosprawną, ale również ktoś w wyniku jakiegoś wypadku choroby może nagle wylądować na wózku, na łóżku i trzeba o tym pamiętać. Miałam ochotę dzisiaj nagrać taką luźną pogadankę z moimi spostrzeżeniami. Mam nadzieję, że ten film fajnie wam się oglądało. Jeżeli znacie jeszcze jakieś fajne pary na Instagramie, osoby właśnie z niepełnosprawnościami. Może być właśnie pomiędzy osobami z niepełnosprawnościami, a może być właśnie pary mieszane, może tak to nazwijmy. To dajcie proszę znać. Bardzo chętnie się zacznę obserwować takie osoby, przyjrzę się takim profilom, bo wydaje mi się, że to jest fajna motywacja i powiem wam, że czasami mam takie zwątpienie, mam takie chwile, kiedy myślę, że ja to pewnie sobie nikogo nie znajdę, bo ja to mam wpecha do facetów i w ogóle lepiej mi będzie samej. Tak czasami napadają mnie takie myśli, więc jak widzę takie szczęśliwe pary, to słuchajcie, to nawet dla mnie jest bardzo budujące i daje mi takiego powera i nadzieję na szukanie mimo wszystko tej drugiej połówki. Dziękuję wam za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Czekam tutaj na konstruktywną, miłą i kulturalną dyskusję. Wszystkie jakieś komentarze, które będą wyśmiewać kogokolwiek, obrażać lub tworzyć jakieś dziwne plotki, oczywiście będą kasowane, od razu to zaznaczam, więc miejcie proszę na uwadze. Z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie podziękować moim patronom i wspierającym. Jesteście niesamowici i sprawiacie, że mogę tworzyć coraz to ciekawsze treści. Jeżeli ktoś chce dołączyć, to link do Patronite macie w opisie oraz przycisk wesprzyj koło przycisku subskrybuj.
Jeżeli możecie, to proszę wesprzyjcie kanał. To jest dla mnie ogromna pomoc i naprawdę pozwala mi na bardzo dużo, jeżeli właśnie mi zaufacie i wspomożecie kanał. Dziękuję przede wszystkim, którzy oglądają moje filmy, lajkują, komentują, subskrybują, udostępniają. Jesteście wielcy i bardzo, bardzo, bardzo Wam za to dziękuję, a nagrywanie dla Was to czysta przyjemność. W kolejnym filmie, mam nadzieję, widzimy się już w środę. Trzymajcie się, cześć! Time is not on my mind, but